Wspólna konferencja Trzaskowskiego, ambasadora Ukrainy i Owsiaka Warszawa. WOŚP postawiła namiot dla uchodźców. W Warszawie stanął wielki namiot WOŚP będący punktem tranzytowym dla Ukraińców. Jest tam sektor na rejestrację, poczekalnie, sypialnie, by w każdej chwili z tych miejsc można było zrobić enklawę przytulności. Jest też strefa relaksowa, pomoc psychologiczna, mówił we wtorek Jerzy Owsiak. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski podkreślił, że trzeba być przygotowanym na każdy scenariusz. We wtorek na tyłach Dworca Wschodniego w Warszawie stanął wielki namiot zbudowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Przed jego oficjalnym oddaniem do użytku zorganizowano konferencję prasową z udziałem Jerzego Owsiaka, prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego oraz ambasadora Ukrainy w Polsce Andrija Deszczycy. Pomysł wyszedł od prezydenta Warszawy, który zaprosił organizacje pozarządowe, pytając, w jaki sposób możemy pomóc, by rozlokować tych przyjeżdżających do nas gości z Ukrainy, by było to zorganizowane jak najlepiej, mówił Owsiak. Wojna w Ukrainie. W Warszawie punkt tranzytowy WOŚP, jak wyjaśnił Owsiak, namiot WOŚP będzie punktem tranzytowym. Jest tam sektor na rejestrację, poczekalnie, sypialnie, by w każdej chwili z tych miejsc można było zrobić enklawę przytulności. Jest też strefa relaksowa, pomoc psychologiczna. Przygotowaliśmy też cały węzeł sanitarny, prysznice z ciepłą wodą, umywalki. Jest też ambulatorium wyposażone przez WOŚP, wyliczał. Podkreślił, że w namiocie będzie mogło stanąć nawet 700 łóżek. Podziękował również Rafałowi Trzaskowskiemu w całej logistyce dotyczącej odprowadzania ścieków, podłączenia prądu. Prezydent Warszawy podkreślił, że przygotowujemy się na każdy możliwy scenariusz. Musimy być absolutnie pewni, że będziemy gotowi na kolejną falę. Apeluję do rządzących, żeby przyjmowali pomoc Unia Europejska i ONZ, żeby wystąpić do Unii Europejskiej o system relokacji. Nie jesteśmy w stanie sprostać temu wyzwaniu sami. Gdyby nie wolontariusze, gdyby nie organizacje pozarządowe, urzędnicy Urzędu Miasta Praga Południe, gdyby nie wy, ten system by się wiele dni temu załamał, mówił Trzaskowski. Andrij Deszczyca. Osób z Ukrainy będzie przybywać. Andrij Deszczyca zaznaczył, że jest pod wrażeniem tej serdeczności, jakiej doświadczają Ukraińcy przyjeżdżający do Polski. Nie widziałem jeszcze czegoś takiego. Jestem też pod wrażeniem tego, jak szybko udało się przyszykować ten system pomocy. Osób z Ukrainy będzie przybywać. Jesteśmy za tym, by zamrożone środki unijne 160 miliardów zostały przekazane Polsce. Wtedy będzie można pomóc i Polsce, i Ukraińcom, którzy tu przebywają. Chcę walczyć o te środki z Polską, powiedział. Zaapelował do Owsiaka, by najbliższą edycję WOŚP zagrać dla Ukraińców.